Zaczęliśmy teraz nową budowę. Dokładnie to w sumie adaptację poddasza. Tutaj będzie cała ściana będzie wyrzucona, będzie dach będzie dwuspadzisty. Myślę, że kiedyś się nie obrazi, jak pokażę, jaki tu będzie widoczek. Proszę bardzo. Tu macie widoczek na jezioro w Mucharzu. Świnna poręba, zapora, jak to woli. I to będzie po prostu całe przeszklone. Całość będzie miała gdzieś w okolicach 190 metrów kwadratowych, 194 bodajże. Na dzień dzisiejszy robimy tylko ogrzewanie podłogowe wody tutaj do łazienki. Tu będzie jeden taki wielki otwarty open space na poddaszu. No i tutaj mamy zostawioną troszeczkę, mamy zostawione, teraz mam nowego gimbala, to sobie mogę zniżać kamerką w dół, w górę. Lepiej mi jest po prostu operować kamerą i bardziej płynnie to przechodzi. No i tu mamy zostawione podejście kanalizacji. Też nas troszeczkę nie puszcza nas już poziomy, więc mamy tutaj 8 cm strepanu. Wszystko jest na pograniczu poziomu spadku kanalizacji, jak i później poziomu wylewki. No i tutaj sobie zrobiliśmy dodatkowe wyjście i tędy polecimy kanalizacją, bo na 99% będzie tutaj wanna oparta na tym tutaj podciągu. Będzie też wsparta wanna. Jak widzicie, mamy płytę OSB tutaj. Podłoga jest drewniana na legarach drewnianych, ale będzie normalnie lana wylewka anhydrytowa. No i tutaj mamy zostawioną przestrzeń, żebyśmy sobie mogli wodą podjechać pod tą wannę. Tu będziemy mieć wejście do łazienki. Teraz mamy tak ułożony strepan, żebyśmy mieli jakieś punkty zaczepienia. I tutaj jak wchodzimy do łazienki, będziemy mieć zrobioną wodę pod umywalkę. Kanalizację mamy do umywalki zapaloną tutaj. I ona już później pójdzie w ściance. Tutaj mamy główną kanalizację, która wychodzi niestety nie już w polu łazienki, ze względu na to, że też mamy ograniczenia u dołu, ale wychodzi już jakby w holu. Więc musimy po prostu najniżej zejść, jak tylko się da, wyciąć troszeczkę płyty OSB, podciąć pianki i zejść, żeby po prostu wylewka na to przykryła. No a tutaj później już idzie podejście pod straż WC i wyprowadzenie do góry pod napowietrzenie kanalizacji. No i licząc tutaj od tego poziomu kanalizacji mamy dużo większą odległość dotąd, więc z automatu zapaliśmy tą umywalkę z tamtej kanalizacji, bo raz, że krótszy odcinek, a dwa, nie będzie nam tutaj nic przeszkadzało, bo przeskoczymy sobie w najniższym polu z podłogówką i po prostu tak jak idzie kanalizacja, jak tutaj troszeczkę, bo tu wychodzi nam akurat centymetr ponad styropan i wiadomo, nie chcę przeskakiwać rurą centymetr nad tą rurą kanalizacyjną, rurą podłogówki, więc tutaj po prostu będzie i tak podział pola odgrywania podłogowego, jedna sekcja, więc tam w najniższym punkcie sobie przeskoczymy i po prostu zrobimy tutaj jedną całą sekcję ogrzewania podłogowego. No i tutaj mamy straż WC, tu będzie ścianka zabudowana w całości. Tu przygotowaliśmy sobie już wstępnie pod pralkę. Na dzień dzisiejszy tej pralki nie będzie, ale aby czasem kiedyś inwestor chciał tutaj pralkę, to wtedy po prostu jest już przygotowana kanalizacja. Wytnie sobie tylko dziurę w ściance z karton gipsu i wstawi kanalizację i będzie mógł podpiąć pralkę. No i tutaj mamy, może przejdę z drugiej strony, tutaj zrobiła się nam dosyć duża przestrzeń. Tutaj zrobiła się nam dosyć duża przestrzeń i tutaj będzie przeszklenie od prysznica. Tutaj wiadomo, ścieka kolankowa jest, ale tutaj wpadliśmy na pomysł, żeby po prostu zrobić takie przesuwne części od garderoby, czyli takie po prostu jakby cargo, tylko że z jednej, z drugiej strony.
No i tu mamy prysznic. Prysznic będzie dokładnie tak, że tutaj jest ścianka szklana i wejście mamy z jednej strony i wejście z drugiej strony, więc możemy sobie z dwóch stron wejść, wejść sobie do prysznica i to będzie jedna deszczownica i druga deszczownica pod sufitem. Więc jeszcze troszeczkę mam nieopanowane operowanie tym joystickiem, ale myślę, że z biegiem czasu człowiek się przyzwyczai. No i tu mamy podejście pod odpływ liniowy. No i tyle, jeśli tutaj chodzi o łazienkę. Wszędzie mamy tutaj 8 cm styropanu. Tutaj niestety mamy troszeczkę też białego styropanu, dlatego że jak wiecie, dostać teraz styropan w naszym kraju jest dosyć ciężko. Dosyć ciężko dostać styropian. No i po prostu musimy tutaj ze względu na różnice w poziomach. Tu mamy wszędzie 8 cm styropian. Tutaj już nam zaczyna się. Tutaj już nam się zaczyna, widzicie, odcień to jest już taki ząbek centymetrowy. Tu mamy już 7 cm. Musieliśmy się posiłkować trójką i czwórką. I dalej już tu mamy 2 razy 3, czyli mamy 6 cm. Dlatego, że tutaj po prostu nie wiem, czy przy legarach troszeczkę dźwignęło do góry, więc czy po prostu już kiedyś dawno temu, jak robili ten strop, było po prostu źle wypoziomowane i ten tutaj winkel nam tutaj strasznie pije do góry, więc postanowiliśmy tutaj zredukować to styropanem, żeby też nie dociążać tego stropu wylewką. Ktoś może zapytać, dlaczego nie zrobiliśmy tutaj suchej zabudowy. Tak, suwa zabudowa ogólnie jest bardzo fajna, ale ma też swoje wady, no nie, bo tam niestety, ale grzejecie tylko górną częścią, jakby górną częścią rury, a tutaj wylewka wam otacza całą rurę dookoła i jest lepsza jakby powierzchnia grzewcza, większa powierzchnia grzewcza tej rury, nagrzewa się na cała wylewka. I dużo łatwiej i myślę, że dużo taniej, chociaż mogę się mylić, ale dużo taniej idzie zagrzać. Poza tym też suwa zabudowa nie wychodzi aż tak tanio, no bo tam wychodzi gdzieś mniej więcej, nie wiem, zależy się od producenta, 40-45 zł za sam tylko styropan 2,5 cm. Od metra kwadratowego, przepraszam, 40 zł za 0,7 metra kwadratowego, bo tyle ma płyta, 0,7 metra kwadratowego, więc styropian wychodzi, wiadomo, tu jest jeszcze wylewka, ale jeśli o mnie chodzi, jestem bardziej zwolennikiem, jeżeli jest taka możliwość, a tutaj akurat jest możliwość wylania wylewki, to jestem bardziej zwolennikiem tradycyjnego ogrzewania i wylania po prostu tradycyjnej wylewki betonowej czy anhydrytowej, bo po prostu dużo lepiej się grzeje. No to tyle, jeśli chodzi tutaj, jesteśmy w trakcie tutaj układania rur. Tu jeszcze będzie drabinka więcej i tutaj sobie przejdziemy. Tu będzie, tylko będziemy teraz to wymieniać, to PP, dlatego że jak widzicie, nie jestem zwolennikiem PP na centralnym ogrzewaniu, więc to PP tutaj wyrzucimy. Zaraz pod spodem mamy kocioł Buderusa GB192, lodóweczkę i tutaj będzie rozdzielacz do ogrzewania podłogowego. Od razu wpinamy w ten rozdzielacz też ten grzejnik łazienkowy i tu mamy zasilanie i powrót do rozdzielacza. Już okablowanie pod sterowanie, ogrzewanie podłogowe będzie prowadzone górą, dlatego że dach będzie wymieniony, więc będzie prowadzony górą i spuszczany bezpośrednio do ścianek działowych. Tutaj rury do tego montujemy sobie za pomocą śrub z podkładkami. Rozdzielacz do wody Kantel seria 74. Zimna woda do kibelka, ciepła i zimna do jednej deszczownicy w prysznicu, do drugiej deszczownicy, bo tutaj będą dwie deszczownice i ostatnia będzie umywaleczka i następnie będzie wyprowadzenie pod tą wannę, o której była wcześniej mowa.
Tu będzie akurat wyjście będzie z ziemi. Kanalizacja też jest podprowadzona. Na razie zostanie zalane wszystko wylewką. Teraz tylko tutaj będzie przytwierdzenie. Albo zobaczymy zestawu może podtynkowego. Na razie tylko zrobimy wyprowadzenie w przyszłości, żeby po prostu było. Kolanka jakie zapami przykręcimy, zakorkujemy, na razie zakręcimy na rozdziaczu, bo na dzień dzisiejszy to będzie nieużywane, więc ale przygotowane jest, później tylko delikatnie odkuć wylewkę i zrobić. I tu mam już też wyprowadzone pod umywalkę, oprowadzone wszystko, przytwierdzone i rowkowane pod spodem już na rury, wszystko cyk cyk. Mamy korki PEX Plax. Ktoś się mnie kiedyś pytał, nazywa się to, no oni to nazywają tak fachowo, korki do prób szczelności rur wielowarstwowych PEX Alpex. PEXplax.com. I powiem wam, nie, nikt za to nie płaci za reklamowanie tego, ale nie wiem, średni koszt. Szczelam, bo to wiadomo, taki dostawca, ale wodzi to gdzieś w okolicach złotówki, nie? I teraz, jeżeli macie tą rurę odpowiednio rozkalibrowaną, to po prostu wkręcacie sobie zwykłym imbusikiem ten koreczek, cyk. I że tak powiem, to jest, trochę uciąga ta ten plastik, wystarczy delikatnie wkręcić i tu macie po prostu gwint, który się wkręcając tą złączkę wkręcacie i automatycznie nagwintowujecie tutaj tą rurę. Zaletą tego jest to, że to jest bardzo tani produkt. Dwa, z tego co mi wiadomo, bo ja tam pierwsze korki to chyba ze 3 lata temu montowałem, może 2 lata temu, nie pamiętam dokładnie, ale mam też jeden grzejnik łazienkowy, gdzie mieszkańcy tam po prostu mieszkają i ja wkręciłem te korki i one do dzisiejszego dnia tam nie jest dalej zamontowany grzejnik, po prostu na razie klienci nie montują, więc dopóki się, że tak powiem, nie odzywają, no to czekam i po prostu wytrzymało to raz, że próbę ciśnieniową, a dwa, wytrzymało też temperaturę. Cyk. Jeszcze możemy go trochę dociągnąć. I powiem wam, że robię próby na 10 barach, bez problemu wytrzymuję. No i najważniejsze, możecie później ten korek po prostu najzwyczajniej w świecie wykręcić i wkręcić ponownie gdzieś indziej. I są to po prostu korki wielorazowego użytku, więc... Więc ja by ktoś tam pytał właśnie, czemu nie używam. Używam cały czas. Akurat wtedy tam nie miałem przy sobie. Zacisnąłem zwykłe korki na PEX-a. Tylko niestety no... cenowo jest to... dużo droższa impreza. No. No i tak tutaj widzicie. Mamy już... W tym domku tutaj, co wam pokazałem. Mamy już ułożone tutaj ogrzewanie podłogowe. Czerwonymi taśmami pomierzyliśmy tutaj i pokleiliśmy czerwonymi taśmami mniej więcej jak będą pomieszczenia. Jeszcze nam zostaje datacja do przejścia. No i co, mamy kolejne pomieszczenia. Jak widzicie, rozstaw tutaj jest 120 cm. Tak wyszło w projekcie z racji tego, że to jest po prostu bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło. Więc 194 m2 zrobiliśmy na rozdzielaczu 12. Jeszcze przy tym zrobiliśmy jeden grzejnik łazienkowy, który jest tutaj. No i tutaj będziemy dopinać do tego kolano skana. Kiberek na razie sobie lata, ale dlatego, że nie mamy też za bardzo czego przytwierdzić. Najważniejsze dla nas było po prostu przykręcenie tego stelaża WC tutaj do, jeśli będziemy tutaj doklejać folię, wszystko. Najważniejsze było przyklejenie stelaża do podłuża drewnianego,
po to, żeby go po prostu zalać wylewką, żeby on był tutaj bardziej, że tak powiem, sztywniejszy. No i co? Na razie to tyle. Później co? Próby szczelności. Osobna próba szczelności na wodzie użytkowej. Osobna próba szczelności na centralnym ogrzewaniu tutaj na podłogówce. No i tyle, jeśli o to chodzi. Będziemy tutaj dalej działać. W tym samym domku, w którym robimy instalację ogrzewania podłogowego, tam na poddaszu, będziemy musieli przerobić. Tutaj mamy kocioł Buderusa GB192 wersji Tower. I teraz będziemy musieli tutaj dopiąć się z góry z cyrkulacją, bo tutaj mam wypuszczone cyrkulację zimną, ciepłą w PP. Będziemy to chcieli przerobić tutaj na PEX-a. Zjedziemy sobie PEX-em do środka, do kotłowni, a następnie połączymy się tutaj, przerobimy troszeczkę też tą wodę i niestety, ale będziemy musieli dołożyć może nie te grupy pompowe, ale tutaj klient się zdecydował na grupy pompowe, co musimy założyć dodatkowe pompki, dlatego że już tutaj nam wyjdzie w okolicach 400 metrów kwadratowych ogrzewania podłogowego i po prostu powiem tak, pompka z kotła być może by to uciągnęło, trzeba by to policzyć, ale nie ma już aż tak bardzo co przeciążać, zwłaszcza że u góry chcemy osiągnąć dużo niższy parametr, więc po prostu weźmiemy i domontujemy sobie tutaj grupę pompową. Jedna grupa pompowa, druga sprzęgu rozdział z Buderusa i teraz tam w rogu mamy rurki, które nam tam wychodziły koło komina i je po prostu tutaj zlikwidujemy, tak żeby nam tu już tutaj nie bruździło i przeniesiemy je w ogóle tutaj, tutaj zrobimy dziurę w suficie, jedną, drugą i zrobimy już taki rozstaw, żeby zjechało bezpośrednio pod grupę pompową, więc tu już po prostu będą tylko szły dwie rurki w czarnej izolacji. Tam mamy raptem 2 metry instalacji rury 28 miedzianej do rozdzielacza, więc po prostu zrobimy to na miedzi, nie będziemy się tutaj bawić w żadne peksy, dlatego że nie zawsze ten peks wychodzi taniej jak instalacja miedziana, bo trzeba po prostu przekalkulować ile kolanek, no bo jak tutaj chcemy 32 zrobić, 32 podłączyć ten rozdzielacz, to niestety, ale kolanka są dosyć kosztowne, złączki też są kosztowne, jeżeli już bierzemy pod uwagę tą średnicę PEX-a 32, no więc w naszym przypadku akurat taniej wyjdzie zrobić to na miedzi. No i tu jeszcze rozdzielacz, bo tutaj poprzedni hydraulik, coś to uda otworzyć, bo jest. Poprzedni hydraulik tutaj zrobił taką instalację. No i oczywiście my to wszystko tutaj wyrzucimy grupy pompowe. Grupę pompową wyrzucimy z jednej i z drugiej skrzynki i do tego przerobimy te zaworki, przerobimy tak, żeby już nie szło zasilanie tutaj 3/4 rurką, tylko calową, więc tutaj przejdziemy, bo pod spodem mamy akurat 32 zedykowaną na 3/4 i to sobie po prostu lepimy bezpośrednio do rozdziacza, bez żadnych grup pompowych i tak dalej, no nie? Więc no, a tutaj listwa sterująca zostaje tak jak jest. Może uporządkujemy troszeczkę te przewody, jak już tu będziemy robić porządek, żeby to jakoś miało ręce i nogi. No i tyle. No i oczywiście u góry już też idzie bez żadnych grup podmieszających i tak dalej. I tutaj będzie jedno jedyne mieszanie, jakie będzie, to będzie w grupie pompowej z Buderusa. No, więc my się tutaj bierzemy powoli za ogarnienie góry. No tu macie, jeśli chcecie zobaczyć lampę UV. Lampę UV, bo tutaj jest woda ze studni. No i co? I tyle. Na razie kończymy górę, żeby chłopaki mogli dać wylewki, a później schodzimy na dół do kotłowni i wycinamy tutaj całe to PP i no i to. I walczymy dalej.